no mistake. War is coming. With all its glory. And all its horror. Mr. Findlay, your freedom awaits. Hail. It's about time. Komandorze, dotarliśmy na umówione miejsce, ale w eterze cisza. Wygląda na to, że statek Fundacji jeszcze nie doleciał. Dziwna sprawa. Oni się raczej nie spóźniają. Statki Dominium na radarze. Na czele okręt flagowy Mengska. Matko, zlituj się nad nami. Osłony są wyłączone. Nie podoba mi się to. Matt, ustaw nas przy nim i przygotuj tuby dokujące. Komandorze, to niezbyt mądre posunięcie. Chciałeś przeprowadzić rewolucję, chłopcze. Będziesz miał szansę. Znajdziesz tutaj mojego ojca, komandorze. Nazywam się Valerian Mengsk. Jestem właścicielem Fundacji Mobiusa. Dlatego pośrednio i wy mi podlegacie. Powiedz, dlaczego miałbym cię teraz nie zabić? Ponieważ mogę zaoferować ci coś, czego zawsze pragnąłeś. Szansę na ocalenie. Sary Kerrigan. Artefakty, które gromadzisz, to wytwór Selnaga. Wykorzystując je, mogę zbudować urządzenie, które pozwoli przywrócić Kerrigan jej prawdziwą postać. Nie ja, komandorze. Ty. Ty jesteś jedynym człowiekiem, który znalazł się tak blisko niej i przeżył. Znasz jej taktykę, jej strategię. Wiem, że zaryzykowałbyś wszystko, żeby przywrócić jej człowieczeństwo. Komandorze, proszę powiedzieć, że nie rozważa pan przyjęcia propozycji Valeriana. To niemal złoty interes, Jimmy. Kerrigan znów stanie się człowiekiem. Dostanie kulkę między oczy. W jednej chwili skończysz z przeszłością i zarobisz krocie. Nie zapędzajmy się tak, Tykus. Atak na czar to samobójstwo! Ryzykujesz naszym życiem tylko po to, żeby ratować swoją dziewczynę! Tu chodzi o coś większego niż my wszyscy, Matt. Nie chodzi o mnie. Lepsza okazja już się nam nie trafi i zamierzam ją wykorzystać. No to jak będzie, Jimmy? Przywracamy Kerrigan, czy posyłamy ją do piachu? Ja o tym zadecyduję. Powinniście się przygotować. Do roboty!
Witam wszystkich serdecznie na kanale MedMax. Słuchajcie, już witam w kolejnym odcinku StarCraft Wings of Liberty. Myślę sobie, że powoli zbliżamy się już do końca, finału tejże rozgrywki. Ale najpierw, zanim rozpoczniemy kolejną misję, zobaczymy, co będziemy mogli zrobić. Co jest do zrobienia w laboratorium? O, te protosi nam podskoczyli, dobra. A zerki nie. Tu mamy ten kryształ, ale na razie sobie zostawimy ten. Tę misję. Goliat. Zwiki. Dobre. To? Trudno być. Okej. Dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. Dominion, statki kosmiczne. Wikich ma już wszystko zrobione. Bunch. Maskowanie dwa razy dłużej. O! Weźmiemy sobie, bo będziemy nim grać. I rakiety Shockwave. Tyle. Tu jeszcze nam został tylko Goliat do zrobienia. Piechota, żniwiarze. No i baza. Ogólnie praktycznie wszystko mamy, słuchajcie, pod kontrolą. Dobra, słuchajcie. Komandorze, odbieramy transmisję z Bucefała. Książę Valerian czeka przy komunikatorze. A, komandor Raynor. Właśnie pomyślałem, że powinniśmy omówić ekspedycję na Char. Teraz... Prowadzisz niebezpieczną grę, młody. Co z tego masz? Jim, naprawdę sądzę, że powinniśmy. Zaczynam rozumieć, dlaczego ojciec chce cię zabić. Zadałem ci pytanie. Wszyscy zastanawiają się, czy stanę się równie dobrym imperatorem jak mój ojciec. Ja nie chcę mu dorównywać. Chcę udowodnić, że będę lepszym władcą i lepszym człowiekiem. To nie powinno być trudne. Jeśli tylko zdołam zresocjalizować największą morderczynię w historii ludzkości, uczynić ją znów człowiekiem, nie mówiąc już o znanym przestępcy Jimmy Raynorze, to będzie dowód, którego mi trzeba. Więc jestem tylko trybikiem twojej machiny. Masz coś przeciwko, jeśli dostaniesz to, czego chcesz? Chyba nie. No dobra. Tego, to było, to jest chyba coś nowego. Komandorze, nasi wspólni przyjaciele z Fundacji Mobiusa zlokalizowali ostatni fragment artefaktu. Kiedy zabezpieczymy ten kawałek, udamy się na Char i stawimy czoła Kerrigan. Życzę szczęścia, panie Raynor. Obawiam się, że będzie panu potrzebne. Zaszyfrowany adiutant zawiera nagrania udowadniające, że to Mengsk stał za masakrą na Tarsonis. Teraz musimy tylko rozpowszechnić te informacje. Mira Han dała nam wskazówkę, jak to zrobić. Dominium chce zaprezentować na Korhalu swoją nową maszynę bojową, Odyna. Jeśli udałoby się go ukraść, moglibyśmy dostać się do studia UNN i nadać transmisję o zbrodniach wojennych Mengska. Odyn znajduje się obecnie w placówce testowej na Valhalla. Bierzemy. Drużyna zajęła pozycję. Jesteśmy gotowi wykraść Odyna. Jest pan co do tego pewien, komandorze? Tak. Z nas wszystkich tykus najlepiej nadaje się do tej roboty. W czasie walki trochę mu odbija. Musimy nadążać za nim, gdy dojdzie do starcia. Jeśli faktycznie zdoła ukraść Odyna, musimy zniszczyć wszystkie bazy Dominium w okolicy.
Miejmy nadzieję, że zablokujemy wszystkie transmisje na tyle długo, żeby mu się udało. Nie możemy pozwolić, by to przeciekło na Korhal. Co wiemy o tym Odynie? To eksperymentalna, superciężka maszyna krocząca przeznaczona do długiej walki na linii frontu. Bardzo potężna broń. Super. Czyli nawet tykus jej nie popsuje. Nadchodzą. Dalej, jazda! Element zaskoczenia się skończył, moje panie. Ma być głośno i szybko. Rozkaz otrzymał. Gdzie mam manewr? Przyjąłem. Tylko spokojnie, coś się tak napali. Tychus, powoli, powoli, bracie. Aktywować wieżyczki automatyczne! Oh, nie oddzielicie od tego potwora. Nie mogę się doczekać. Jest ogień. A niech mnie. Nie mogę się doczekać, kiedy wsiądę do tego czegoś i rozerwę wszystko na strzępy. Utrzymaj pozycję, Tykus. Wyślemy ci do osłony oddział wsparcia. Niezłe, co? No i o to chodzi. Cholera, Tykus! Zatrzymaj się! Słyszysz mnie? Zostało mu na trybie nadawania, komandorze. W ogóle nas nie słyszy. W bazach Dominium uruchamia się obrona. Wspaniale. Jak najszybciej przygotuj naszą bazę. Będziemy musieli za nim wyruszyć. Mam nadzieję, że nie zrobi niczego zbyt szalonego. A zresztą, kogo ja oszukuję? Ulala. My jesteśmy tu. To jest Tychus. Odin. Dobra, RK. Zwarty raz, i raz, gotowy. Raz, dwa. Dołożyć komuś? Wydasz jakiś rozkaz? Nie wiem, co on się robi. Zrobił. Tu na mnie wyjdą, tylko tutaj. Tempo! Dobra. Wszystkie jednostki RK. Co on tutaj kombinuje? Co się dzieje? Komandorze, odbieram krążowniki Dominium wyraźnie starające się przechwycić Odyna. Hej, Narwańcu, chcesz teraz te myśliwce z Jawy? Łatwo załatwią krążownik. Zbuduj ich więcej w porcie gwiezdnym. Zniszczyć bazy, tak? Jimmy, wspólniku, słyszysz mnie?
się zabawię. Jazda. Jazda. Czekałem. Dołożyć komu? Ej, że gotowy, żałoba. Dobra, tutaj dajcie mnie. Dobra. Nasi sojusznicy są atakowani. No to chuj, trudno się. Niech są atakowani. Tutaj proszę postawić mi dwie. Dobra, teraz tak. Tu mamy jedną. Tutaj postawimy sobie jeszcze jedną. Dobra, gotowy. Zrobimy sobie tak. Tu mamy co? Mamy wikingów, tak? Cele powietrzne. To są zjawy. Na te jednostki, słuchajcie. Rozbudowa ukończona. Nasi sojusznicy bardziej, są atakowani. To bardziej się nadaje, słuchajcie, na ten, wiecie, jednostki powietrzne, a nie naziemne. Maksymalna moc. I się załadują. Tutaj też zrobimy to. Stary, potrzebuję RK, żeby naprawić część tych uszkodzeń. Jakoś tak mi spowolnił. Czy on zawsze tyle mówi, komandorze? Tak, kiedy rusza do walki, gęba mu się nie zamyka. Już ci wysyłam, chłopcze. No, to jak skończyliśmy, to zrobię sobie przerwę. Dobrze, że wziąłem ze sobą coś do picia. Zjawa oczekuje na rozkazy. Dobra, to tu, prześlij współrzędne. Mamy też tu zjawę. Najgorsze jest to, słuchajcie, że musimy. ERK gotowy. Dobra, tu mamy. Kupa roboty, co? Rozbudowa ukończona. Od razu niech to nam ładnie buduje. Mamy tutaj dwie. Baza jest atakowana. Cholera jasna. ERK gotowy. Tutaj też słuchajcie, musimy. Nie wiem, czy te Banshee, czy te Wikingowie. No, pełen wypas. Nie ma to jak obalić zimne piwko po obaleniu paru wrogów. ERK gotowy. Widzisz. Zwarty i gotowy. Tutaj musimy, słuchajcie, jeszcze jeden bunkier pierdzielnąć. Tak. Bo też z pewnością wystarczy. Tu. Może weźmiemy jeszcze jednego mordera. Tutaj w tym miejscu. Idź napraw. Już mamy dwie. Koniec fajrantu. Jazda z tym koksem. Czy tutaj w ogóle coś mamy? Chyba nic. No nic niestety. Aha. Tempo. Dobra. Weź zbieraj to wszystko. Tamten idzie w pizdu. Nasi sojusznicy są. Że tutaj wszystko niszczy. Wystraszyłeś. Dobra. Mnie. Dodatkowe jednostki. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Nasi sojusznicy są atakowani. Robi się. To tutaj. Lepiej, żebym...
Gdzie to idzie? Złe wieści? Tu musimy postawić. Rozbudowa. Nasi sojusznicy są atakowani. Ty wiesz co? Idź go naprawię. Albo nie, dobra. Nie będzie nas wzywał, to go dopiero naprawimy. Ach! Nie ma co. Wystraszyłeś mnie! Chodź przed szereg. Tak jest, szefie! Tak, niech będzie! Dobra. Co my tu mamy słuchać do zrobienia? Nasi sojusznicy są atakowani. Zaraz wyrwę chwasta! Tak! Na pewno wieżyczki musimy tu zbudować. Zrobi się! Musimy postawić to. Mamy też goliatów. No dobra. Migający czerwony przycisku. Do czego służysz? Bum! Maleńka. Cholera. Ostro było. Pierdolę. Zaczyna się. Dobrze. Już tylko damy. I tutaj damy. To jeszcze jednego, tak? Nasi sojusznicy są atakowani. Okej. Tam ładnie trzepię. Więc niech sobie kochanie trzepię. Czekam. Czekam i czekam. Gotowa do startu! No te Banshee są zajebiste, więc nie. Też ich tutaj weźmiemy. A, tu kurwa, co się nic nie mogę jeszcze robić. Wnoszę, że chcecie chłopaki nadrobić zaległości. Stary, dobry tykus będzie tu spokojnie stał. O, proszę. Śmiało! Obudź mnie, jak skończysz. Myślę, że mała atomówka powinna wystarczyć. Dobra. Baza jest atakowana. On robi czy kurwa nie robi? Ach! Wystraszyłeś mnie! No weź nie pierdol. Tak jest, szefie! No nie, dość. Co? Dobra, ten tutaj nic nie zrobi. Baza jest za mało wyspana. Za mało wyspana. Dobra. Ile mamy? Mamy już na postawienie bazy, więc stawiamy tą drugą bazę. Słuchajcie, tutaj gdzieś w miejscu. Tak, niech będzie! O kurwa. Teraz tych Banshee weźmiemy. Choć nie wiem, czy wydaje, że ci powinny w pełni wystarczyć. Systemy w pełni funkcjonalne. Chodź, tutaj idziemy. Potwierdzam. Zwarty i gotowy. Wyjące silniki. Jakoś tu będą przez później przejść, nie? Czy nie? Zjawa oczekuje na rozkazy. Dalej, Jimmy. Mamy kilka łbów do rozbicia. Kanał otwarty. Chodźcie, chodźcie. Tempo, tempo. Nawigacja skonfigurowana. Teraz to się nie skończyło jakimś kurwa dramatem, słuchajcie. A! Nasi sojusznicy są atakowani. Kupa roboty, co? Robi się! Dobra, baza zrobiona? Nie. Łącze aktywne. Okej. Cel wyznaczony.
Do dowództwa taktycznego. Dane odebrane. Nawigacja. To zaboli ciebie bardziej niż mnie. Dobra. Czekam. Bierzemy ich, słuchajcie, i wysyłamy. Tam basi. Dołożyć ci. Czas skopać tyłki i rzuć gumę. Zwarty i gotowy. Tu możemy sobie postawić jeszcze jedną. Nasi sojusznicy są. Proszę o wsparcie. Trzy bazy załatwione. Może ten skazaniec na coś się jednak przyda. ERK gotowy. Jeszcze dwa damy. I może ty góry. Wiesz, ja chyba zrobię sobie jeszcze jedną odsapkę, a ty, Jimmy, przygotuj dla mnie w tym czasie jakieś wsparcie. ERK gotowy. Słuchaj, no i problem. Gdzie ty jesteś w ogóle? Tak. Przyjąłem. Tak? Dobra. Dwójka tutaj. Systemy w pełni funkcjonalne. Że co? ERK gotowy. Że padł, tak? No cholera. Goria, aktywuj. ERK gotowy. Chodź tutaj, chodź. Baza jest atakowana. Bardzo niedobrze. Myślisz, że chłopaki z Dominium postarają się tym razem? Nawet się nie spociłem. Mhm. A ja się spociłem. Co się dzieje? A co za to dostanę? Złe wieści? I lecimy tu. Wektor ustalony. Co? Silniki. Nastawiam uszu. Czemu ja się nie buduję? A, bo nie ma tych. Gotowa do startu. To już załatwione. Cholera. Kupa roboty, co? Dobra. Magazyny. Nie ma magazynu. Ruszajmy. Czas zrobić wielki krok. Pełna moc. Nasi sojusznicy są atakowani. W porządku. Come on. Dostrojona. Ulepszenie opracowane. Java oczekuje na rozkazy. Bum! Maleńka. Aktywny.
damy tutaj. Nasi sojusznicy są atakowani. Zjawa oczekuje na rozkazy. Dobra. Jedyneczka. Komandor, rany są wszędzie dookoła. To zaboli ciebie bardziej niż mnie. Okej. Nie, to się pierdzielę, jeszcze jeden. Tak. Rany. Tutaj w tym miejscu. Wszędzie dookoła. Czekam. Zrobi się, komandorze. Zjawa oczekuje na rozkazy. Jedyneczka. To będzie dość trudne. Wykrywam krążowniki w następnej bazie, a Odyn nie ma dobrego uzbrojenia przeciwlotniczego. Powinniśmy mieć dosyć zjaw, żeby sobie z nimi poradzić, ale użyjmy jeszcze kilku, tak dla pewności. No, to było niezłe. Nie martw się, kolego, dam ci fory. A niech mnie. Jajogłowi z Dominium pomyśleli o wszystkim. Przepraszam na chwilę. O, cholera. Pole minerałów wyczerpane. No i dobrze, dobrze, niech tam jadą. Ostro, niech jadą. Zjawa oczekuje na rozkazy. Spokojnie. No kurwa. Pole minerałów. Tutaj widzę. Co bardzo blisko. Baza jest atakowana. Słuchajcie, bomb. Łącze aktywne. Możemy zaczynać. Gotowy? Kurwa mać. Baza jest atakowana. Potrzebne dodatkowe magazyny. Dole. Jest atakowana. Włączam się. Co? Złe wieści? Kanał otwarty. Nadal ulepszenie. Mam nadzieję, że to odbierasz, Jim, bo idę na ostatnią bazę. Kurwa, czekaj. Śmiało, komandorze. Ja nie mam tego, nasi kurwa. Nasi sojusznicy są atakowani. Pole minerałów wyczerpane. Da, da.
Nasi sojusznicy są atakowani. Tak. Nadgodziny! Jak tam, panowie, sytuacja? Śmiało, komandorze. Czas skopać tyłki i wrzuć gumę. O, witaj, maleńki. Jak mogłem przegapić przycisk z taką ładną czaszką? Oj, maleńka. Wkraczasz do świata bólu. Zjawa oczekuje na rozkazy. Doskonale. Po zdobyciu Odyna możemy uderzyć na kompleks UNN na Korhalu i nadać przekaz. Hej, słyszysz mnie, kapitanie? Może następnym razem zaufasz staremu tykusowi w kwestii małej rozwałki? To właściwie jedyne, w czym mogę ci zaufać. Niezła misja, niezła, 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 naprawdę niezła. No ale co, ruszamy dalej, nie?